środa, 9 września. Karolina Kamińska, witam Państwa i zapraszam na premierowe wydanie Telefaktu. Wyższe stypendia i weekendy w szkole. Bo sytuacja takich zmian wymaga. Chirurdzy drzew przyjechali do Ostrowca. Przeznaczamy z budżetu miasta coraz większe pieniądze na zakład usług miejskich. Święto fizjoterapii i fizjoterapeutów. Sprawa ustawy o zawodzie fizjoterapeuty niestety cały czas jest w toku. W ramach obchodów Światowych Dni Fizjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim mogliśmy skorzystać z bezpłatnych konsultacji. Praca fizjoterapeutów jest ważna w powrocie do zdrowia. Niestety nadal brakuje przepisów regulujących, kto może ją wykonywać. Pani Stanisława korzysta z usług fizjoterapeuty, aby pozostawać sprawną. W Centrum Rehabilitacji przy ulicy Kopernika dotąd nie była. Okazja pojawiła się w ramach obchodów Światowych Dni Fizjoterapii. Po prostu jestem zaszokowana takim wyglądem rehabilitacji. Ja nie wiedziałam, że nasz Ostrowiec taki ma. Ja korzystałam u pana magistra, ale z tej rehabilitacji no też jest fajna, ale za starostwem. A tu pierwszy raz, może dlatego takie dla mnie duże zaskoczenie. Centrum postanowiło zaprosić mieszkańców na bezpłatne badania, dzięki którym można wykryć nieprawidłowości w postawie człowieka. Po raz kolejny realizujemy program badań postawy ciała. Dzięki urządzeniom, które mamy w gabinecie, dzięki systemowi DIRS możemy dokonać funkcjonalnego, bezinwazyjnego badania postawy ciała, które po pierwsze powie nam o sytuacji, w jakiej znajduje się nasz kręgosłup, ale również będzie potrafił prześledzić to, co się dzieje dynamicznie z naszą postawą. Czy jesteśmy wykazać w stanie na przykład zablokowania mięśniowe, zablokowania funkcjonalne w obrębie kręgosłupa. Dzień otwarty w centrum cieszył się dużym zainteresowaniem. Oferta zwróciła uwagę również rodziców, zwłaszcza że centrum dysponuje nowoczesnym zapleczem sprzętowym. Dzisiaj mamy zapisanych około 60 osób na to badanie, czyli na pewno tych chętnych byłoby dużo więcej. Cieszy nas, że istotną grupę tych pacjentów stanowią rodzice z dziećmi, czyli jesteśmy w stanie określić stan postawy ciała u dzieci i w razie czego odpowiednio wcześnie reagować. Niestety w dalszym ciągu fizjoterapeuci swoje święto w Polsce obchodzą nie do końca zadowoleni. Wpływ ma na to polityka. Sprawa ustawy o zawodzie fizjoterapeuty niestety cały czas jest w toku. Praktycznie w tej chwili są zgłoszone dwa projekty ustaw do Sejmu. No niestety Sejm kończy swoją działalność najprawdopodobniej w październiku, więc jeżeli uda się te projekty ustaw przegłosować, którąś z nich wybrać, no to na pewno taka ustawa o zawodzie fizjoterapeuty zacznie funkcjonować. Jeżeli nie, no to niestety czeka nas cały proces legislacyjny od początku. W dalszym ciągu trafić można na oszustów podających się za fizjoterapeutów. Mogą oni wyrządzić wyłącznie szkodę, a nie pomóc w rekonwalescencji. Dlatego warto wybierać sprawdzone gabinety. Fizjoterapeutą jest osoba, która ukończyła kierunek fizjoterapii lub kierunek rehabilitacji ruchowej na odpowiedniej uczelni. To nie może być magister wychowania fizycznego, który dorobił jakiś kurs. To nie może być kowal, który dorobił jakiś kurs masażu czy jakiś inny kurs pozwalający mu w cudzysłowie na to, żeby wykonywać ten zawód. Dzień otwarty to ukłon w stronę pacjentów, ale też zaprezentowanie możliwości. Być może pozwoli to przekonać ludzi, aby nie korzystali z podejrzanych usług. Po reorganizacji sieci szkół w Ostrowcu Świętokrzyskim w placówkach oświatowych zmiany. Pojawią się dodatkowe lekcje języka w gimnazjach, a prezydent hojnie wynagrodzi najlepszych uczniów. To nie koniec. Od teraz szkoły mają być również otwarte w soboty. Oczywiście tylko dla chętnych. Wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Marzena Dębniak, pytana o oświatę w mieście i wprowadzone zmiany w sieci szkół, odpowiada stanowczo. A uważam, że się udało wszystko, ponieważ jeszcze raz podkreślam, wszyscy nauczyciele mający umowy na czas nieokreślony dostali propozycję pracy. W podobnym tonie wypowiada się prezydent miasta Jarosław Górczyński. Restrukturyzacja oświaty w mieście wyszła, ale to nie jest koniec. Przeciwnie, w gminie widzą efekty wprowadzonych zmian, oszczędności
pozwalają na wprowadzenie dodatkowych godzin nauki języka obcego w gimnazjach. W tym roku, biorąc pod uwagę dodatkowe odprawy, musieliśmy jakby rozważyć środki, na co nam po prostu starczy. Podjęliśmy decyzję, że w tym roku we wszystkich klasach gimnazjalnych została dodatkowo dołożona jedna godzina języka angielskiego. Ona weszła normalnie w program, ona jest obowiązkowa. Zapowiedzi były co prawda inne i język obcy miał pojawić się też w szkołach podstawowych. W gminie zapewniają, że tak się stanie, tylko wymaga to odpowiedniego podejścia do sprawy. Utwierdzam się w przekonaniu, aby w klasach piątych i szóstych dołożyć godziny języka angielskiego, natomiast nie wprowadzać drugiego języka. Dlaczego? Dlatego, że nie ma jakby kontynuacji po szkołach podstawowych, w szkołach średnich i te dzieci, no owszem, nauczą się parę słów, w gimnazjum będą mieć inny język zachodni, więc uważam, że nauczmy dzieci dobrze jednego języka, języka angielskiego, który jest najbardziej tutaj popularny. Uczniowie mają przede wszystkim zyskać nie tylko lepszą ofertę edukacyjną, ale też gratyfikację za dobre wyniki w nauce. Trud ma docenić sam prezydent. Chcę zaproponować teraz nowe rozwiązania, stąd podwyższone stypendia dla najzdolniejszych uczniów o 100%. To nie koniec. Reorganizacja sieci szkół pozwala gminie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży. Władze chcą przedstawić uczniom szczególną ofertę. Popołudniami czynne pilotażowo do końca roku będzie taki program realizowany. Otwarte szkoły w piątek i w sobotę do południa będą to zajęcia sportowe. W piątek i zajęcia sportowe w sobotę, tutaj realizowane przez MOSiR, one powinny w październiku ruszyć. Jeżeli będzie zainteresowanie, taki program będziemy kontynuować również w roku przyszłym. Ten rok szkolny pozwala na wiele. W pierwszych klasach za sprawą sześciolatków dzieci przybyło. Problemy pojawią się już w przyszłym roku. Tych dzieciaków jest 759, natomiast na rok przyszły do klas pierwszych już trafi 548 dzieci. A więc 211 dzieciaków ubędzie z naszych szkół. Otwarcie szkół dla uczniów to z pewnością dobry kierunek. Nasuwa się jednak pytanie, czy niż demograficzny nie sprawi, że konieczne będą kolejne bolesne reformy w Ostrowcu Świętokrzyskim. O kondycji miejskiej zieleni w Ostrowcu, a także regionie świętokrzyskim rozmawiano dziś w Galerii Fotografii. Powodem tych rozmów była wizyta w mieście chirurgów drzew. Dziś w Parku Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim można było spotkać tak spacerującą grupę osób. To nie jest zwykła wycieczka, to chirurdzy drzew. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się Polskie Towarzystwo mające na celu pielęgnację i ochronę zieleni. Skupiamy w swoich szeregach członków, którzy są pracownikami administracji samorządowych, wykonawców bezpośrednio zajmujących się pielęgnacją zieleni, architektów krajobrazu. Jak przyznaje prezes towarzystwa, stan zieleni miejskiej w Polsce w ostatnich latach uległ znacznej poprawie, chociaż nie zawsze na ten cel jest odpowiednio dużo funduszy. Jest to kwestia mentalności ludzi, prawda? Tak samo jest to dodatkowe zagadnienie, czyli zasobność kas miejskich. Prezydent Ostrowca podczas spotkania z chirurgami zapewniał, że stan zieleni miejskiej w Ostrowcu jest dobry, chociaż wiele enklaw zieleni wymaga jeszcze poprawy, między innymi ta w Parku Saletyńskim. Przeznaczamy z budżetu miasta coraz większe pieniądze na zakład usług miejskich. W ten sposób likwidujemy trochę bezrobocie, ale z drugiej strony dbamy o to wspólne nasze otoczenie. Do tego wpisuje się świetnie Centrum Integracji Społecznej, które uzupełnia zakład usług miejskich, więc myślę, że to są właściwe kierunki. Chirurdzy drzew także pozytywnie ocenili stan zieleni i drzew w Parku Miejskim w Ostrowcu. Są widoczne efekty właśnie zabiegu nie usuwania, a przesadzania drzew. I te drzewa są w bardzo dobrej kondycji, w bardzo dobrym stanie. Według chirurgów ważne jest, aby próbować różnych metod pielęgnacji drzew, zamiast od razu je wycinać. Ważne jest to, że zabiegi pielęgnacyjne na drzewach są wykonywane, są realizowane i naprawdę żywotność drzew, szczególnie starodrzewu, jest przez to wydłużona. Takie wyjazdy dla towarzystwa są inspiracją i źródłem kolejnych pomysłów, ale również cenną wymianą doświadczeń, bo dzięki ich cennym wskazówkom wiele w polskich miastach może zmienić się na lepsze.
Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim postanowiło aktywnie włączyć się w akcję Narodowe Czytanie Lalki Bolesława Prusa i zorganizowało swoją edycję wydarzenia. W Chrybtusie czytano, słuchano i zachęcano uczniów do czytania tej ważnej lektury. Znałeś pan Hopfera? Kwi. Otóż Bogucki był wtedy u Hopfera subiektem i miał już ze 20 parę lat. W handlu win i delikatesy. Tak zainaugurował Narodowe Czytanie Lalki w Liceum nr 2 w Ostrowcu naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Wojciech Lesiak. W Chrybtusie postanowili urządzić swoje szkolne obchody ogólnopolskiej akcji. W naszej szkole staramy się być wrażliwi na tego typu inicjatywy, akcje, które mogą w jakiś sposób zainteresować młodzież. I ta akcja jest ze wszech miar godna polecenia, zwłaszcza, że tak jak już tutaj dzisiaj wspomniano, obecnie młodzież raczej internet, raczej e-booki i inne formy elektroniczne. Czytanie lalki w liceum nr 2 rozpoczęło się projekcją filmików promujących akcję. Fragmenty powieści odczytali również wicedyrektor i dyrektor szkoły. W naszej izdebce najogazalszym sprzętem był stół, na którym ojciec, powróciwszy z biura, kleił koperty. U ciotki zaś pierwsze miejsce zajmowała walia. Lalka jest taką powieścią ponadczasową, powieścią, o której wielu już mówiło i wiele jeszcze powie. Jedną z moich ulubionych, która również ma kontekst historyczny, z racji tego, że jestem historykiem z zawodu, bardzo, bardzo, bardzo lubię te wątki, czasy napoleońskie szczególnie. Ale wydarzenie to nie tylko zwykłe czytanie, ale także cała oprawa tematyczna. Prelekcję o lalce wygłosił jeden z polonistów liceum. Pokazano również ekspozycję różnych wydań książkowych lalki z domowych bibliotek uczniów i nauczycieli. Chcieliśmy zgromadzić jak największą ilość takich pozycji, aby uczniowie widzieli, że jest to książka, która od zawsze gości w domowych zbiorach bibliotecznych całych rodzin. Wspólnemu czytaniu towarzyszyła również oprawa muzyczna oraz dwa konkursy zorganizowane dla uczniów klas pierwszych i drugich. Najbardziej efektywne słuchanie lalki oraz najbardziej efektowne czytanie, podczas którego uczniowie poszczególnych klas przedstawiali wybrane fragmenty powieści z podziałem na role. Ja z moim właśnie kolegą Karolem czytaliśmy pewien fragment. Była to scena o Wokulskim w paryskim pokoju hotelowym, a nasz kolega Maciek przygotował nam taki fragment muzyczny, budujący atmosferę. Celem akcji było zachęcenie uczniów do zapoznania się z powieścią i polubienia jej, bo to w końcu ważna lektura szkolna, która często pojawia się na egzaminie maturalnym. I ten cel najwyraźniej został osiągnięty. Myślę, że zaciekawiła mnie, bo jest w nich takich dużo ciekawych fragmentów, na przykład miłosnych. I też taka to jest fajna inicjatywa wyszła z naszej, ze szkoły strony, że coś takiego powstało w tej szkole, żeby wcześniej poznać coś o lalce i tam o Bolesławie Prusie też się trochę dowiedzieć. Lektura jest jak najbardziej książka interesująca, naprawdę ma kilka ciekawych fragmentów, bo na razie miałem tylko styczność właśnie z jej fragmentami, ale po tym już mogę wyrobić sobie taką pozytywną opinię na temat tej książki. Ostatecznie w konkursie Efektowne czytanie zwyciężyli uczniowie klasy pierwszej E, a w zmaganiach na najbardziej efektywne słuchanie uczniowie klasy pierwszej D. W Telefaktach to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja dziękuję za uwagę, życzę spokojnego wieczoru i zapraszam jutro o 17:30. Do zobaczenia.